Niech będzie imię Jahwe Jezus uwielbiony. Mówi Zofia z Krakowa. Witam wszystkich zebranych. Dzisiaj będę mówić o trójanielskim poselstwie, które jest ostatnim orędziem Bożym do ludzkości przed końcem świata. Wypełnienie się proroctw w Biblii wskazuje, że żyjemy w czasach końcowych naszej historii i w czasach powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. To powtórne przyjście naszego Odkupiciela, Zbawiciela i Stwórcy poprzedza ostatnie orędzie Boże skierowane do całego świata, a głoszone przez aniołów w tak zwanym trójanielskim poselstwie. Jest to zachęcenie ludzi do opowiedzenia się po stronie Boga. Pod symbolem aniołów występują ludzie głoszący trójanielskie poselstwo, a zwłaszcza Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, który powstał w oparciu o Apokalipsę, rozdział 10, orędzie pierwszego anioła. I widziałem innego anioła lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom i plemionom i językom i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze i źródła wód. Apokalipsa, rozdział 14, werset 6-7. Orędzie pierwszego anioła rozpoczyna się głoszeniem odwiecznej dobrej nowiny objawiającej nam Boga i Jego plan zbawienia. Biblia ukazuje, że Bóg jest Stwórcą Wszechświata i wszystkiego, co Go wypełnia. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Księga Rodzaju, rozdział 1, werset 1. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. Jan, rozdział 1, werset 1-3. Pan Bóg przemawia do Syna jako do Boga i Stwórcy. Do Syna zaś: tron Twój Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości, berłem królestwa Twego. Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa. Hebrajczyków, rozdział 1, werset 8-10. O Duchu Świętym Biblia mówi, że unosił się nad wodami. A więc Bóg Ojciec, Bóg Syn, Jezus Chrystus, Bóg Duch Święty są stwórcami wszechświata. A Bóg widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. A wreszcie rzekł Bóg: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. Księga Rodzaju, rozdział 1, werset 3, rozdział 1, werset 26-27. Bóg jest miłością. My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. 1 Jana, rozdział 4, werset 19. Bóg zesłał Syna swego, aby nas odkupił, ukazał miłość i dobroć Ojca i dobrze czynił. Ukochałem Cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla Ciebie łaskawość. Jeremiasz, rozdział 31, werset 3. Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła na chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ramionach jest nasze zdrowie. Izajasz, rozdział 53, werset 5. Pan Jezus jest prawodawcą, odkupicielem, barankiem Bożym, arcykapłanem w świątyni niebieskiej. W czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczony, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbom. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżcie się więc z ufnością do tronu łaski, abyście otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla uzyskania pomocy w stosownej chwili. Hebrajczyków, rozdział 2, werset 18, rozdział 4, werset 15-16. Wiecie bowiem, że z waszego oddziedziczonego po przodkach złego postępowania